W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Paweł Głażewski, chwilę po swoim wygranym pojedynku. Witaj, Paweł. Witam. Paweł, jak ocenisz swój wygrany pojedynek? No, oceniam pozytywnie. No, zrobiłem w tej walce to, co właściwie miałem zrobić, czyli wygrać przed czasem. No, ja sam prosiłem troszeczkę swojego promotora o walkę, powiedzmy, na koniec roku, bo mogłem zakończyć ten rok właśnie w październiku moją walką w Wielicy. Chciałem troszeczkę luźniejszą walkę, tyle że 8-rundową, no w ostatniej chwili wycofał nam się rywal, małego psikusa zrobił z Rosji właśnie. Podobno wylądował gdzieś tam w szpitalu, ciężko chory, także w trybie awaryjnym. No tutaj też zasługa właśnie Tomka Babilońskiego, że ściągnął mi rywala na tak naprawdę ostatnią chwilę. No, no tak jak mówię, no, nie, on tam przygotowań praktycznie nie miał żadnych, także no, zrobiłem w tej walce to, co miałem zrobić. Dwa miesiące po ostatniej walce z Sebichim musiałem być skoncentrowany, gdzie ciężko trenowałem. Z moim nowym trenerem właśnie Piotrem Wilczewskim studiowaliśmy troszeczkę pod może innego rywala, bo miał być nim wysoki zawodnik leworęczny, z którym jeszcze właśnie w boksie zawodowym nie miałem przyjemności walczyć. Przyjeżdżał Darek Sek na 3 sparingi, także było wszystko układane pod całkiem innego zawodnika, inna taktyka. W ciągu, nie wiem, no tam 48 godzin przed walką wszystko musiało się zmienić. Ale szybko przeanalizowaliśmy drugiego rywala. No, taki zawodnik, myślę, że na takim poziomie, jakim już jestem, to uważam, że no, nie powinienem mieć z takimi zawodnikami problemu i moje marzenia sięgają dużo dalej. Przyszły rok, może w przyszłym roku właśnie będzie coś większego, czeka mnie coś większego, tym bardziej właśnie chciałem tej walki. Właśnie powiedziałeś o tej zmianie rywala, to może troszeczkę deprymować, że przygotowaliście się, układaliście taktykę, pewne treningi, elementy były pod innego zawodnika, tak nagle wchodzi inny gracz. Tak naprawdę część taktyki i część pracy idzie na marne. No cała taktyka poszła na marne, dlatego że taktyka no, była bardzo specyficzna. Tak jak mówiłem, 4 lata nie walczyłem z Mońkutem w boksie zawodowym jeszcze ani razu. Jeszcze tak z troszeczkę paralitycznie boksującym i właśnie leworęcznym, gdzie no, miałem w Białymstoku również podobnie walczących pięściarzy, no tak jak mówiłem, Darek Sęk również. Z takimi zawodnikami walczy się zupełnie inaczej, no warunki fizyczne, Darka na przykład, Sęka, no wysoki zawodnik leworęczny, także no całkowita zmiana planu, tylko że tak jak właśnie mówiłem, no to był zawodnik, z którym nie powinienem mieć problemu i myślę, że nie miałem w tej walce. Trzecia runda to twój szturm. Ciosy i na dół, i na górę. Zawodnik za podwójną gardą, sędzia nagle przerywa ten pojedynek. Masz troszkę żal do sędziego, że jednak to zatrzymał, bo gdyby on tego nie zatrzymał, to najprawdopodobniej by było piękne KO. A tak? Ja, tak jak już mówiłem po różnych swoich walkach, że z werdyktami sędziów nie dyskutuję, również z werdyktami sędziów, którzy są w ringu. Sędzia uważał, że nie jest w stanie w kontynuować walki. Być może oszczędził mu jakiegoś ciężkiego nokautu. Wiadomo, wiele czasu na przygotowanie nie miał, no, była trzecia runda, był już mocno zmęczony, może nie w trzeciej, a w czwartej, w piątej rundzie, gdzie już naprawdę na większym podmęczeniu, bo ja miałem zdrowie w tej walce, ciężko trenowałem do tej walki, to miała być walka 8-rundowa, nie 6, no przygotowania były naprawdę tak jak do normalnej walki, także myślę, że tempo by z rundy na rundę wzrastało, no, a na zmęczeniu wiadomo jak to wygląda, jak się trzyma cios. Jak się układa twoja współpraca z Piotrkiem Wilczewskim? Będzie dalej kontynuowana? Przed chwilą rozmawiałem z Piotrkiem. No, on twierdzi, że będzie kontynuowana. Jest cię bardzo zadowolony. No super, powiem ci, że na razie od ciebie się dowiaduję, bo wstępnie to byliśmy dogadani w tą jedną walkę właśnie tutaj. Ja oczywiście mam nadzieję, że ta współpraca będzie kontynuowana. No, z Piotrkiem dogaduję się bardzo dobrze. Znamy się jeszcze z czasów amatorskich, gdzie razem boksowaliśmy w jednej drużynie ligowej w Hetmanie Białystok. Ja jeszcze jako młody chłopak, 18-latek, Piotrek troszeczkę starszy, odnosi duże sukcesy w tym boksie amatorskim, no i z tym klubem Hetmanem zdobywał wielokrotnie, również ja wielokrotnie drużynowym mistrzostwo Polski, także no już znamy się troszeczkę. Także ta współpraca tym bardziej się układa, no myślę, że to jest współpraca taka bardziej koleżeńska, co też myślę, że jest dla mnie na rękę, ponieważ no ja uważam również, że mam już te 30 lat i nie chciałbym, żeby ktoś mnie tam posali, ganiał czy coś. Oczywiście mam duży szacunek do Piotra jako do człowieka,
jako do trenera, także no w to, że się znamy, myślę, że nie przeszkodzi nam nie przeszkadza nam w treningach, a wręcz przeciwnie, pomaga. Ja mam nadzieję, że ta współpraca będzie kontynuowana i tak owocna jak w tej walce. Wczoraj za oceanem wielka hitowa walka Manny Pacquiao kontra Juan Manuel Marquez. No, Marquez ładnie zastopował Pacquiao, bardzo ciężki knockout. Widziałeś tą walkę? Widziałem tylko 6. rundę, dlatego że no, spałem wczoraj, mieliśmy ważenie, dziś odpoczywałem, także nie doczekałem walki, ale dzisiaj właśnie obejrzałem i no i troszeczkę nawet mogę powiedzieć, że przykro mi się zrobiło, bo tak brzydko się nadział. Nikomu nie życzę takich knockoutów, bo to wiadomo, że jednak zdrowia troszeczkę takie uderzenie mu na pewno odebrało. No, niektórzy bokserzy nie potrafią się podnieść po takich knockoutach, tak jak przykład Rickiego Hattona na przykład, gdzie już tak naprawdę wtedy akurat była odwrotna sytuacja, że Pacquiao go walnął. On już tak naprawdę po tamtej walce nie był sobą i różnie w ogóle po takich ciosach można reagować. No, jeden to przyjmie, po nim to spłynie, a drugi zawodnik może już po lewym prostym się przewracać albo no, gdzieś tam ten błędnik się narusza od tych mocnych ciosów, a to wyglądało naprawdę bardzo brzydko. Za tydzień Mateusz Masternak versus Hapoya. Powiedz mi, jak ty ten pojedynek widzisz? Będziemy mieli kolejnego mistrza Europy? No tak, zdecydowanie będziemy mieli mistrza Europy. Ja zawsze, obojętnie jaki Polak by nie walczył, zawsze czy ma większe, czy mniejsze trochę szanse, zawsze jestem i będę za Polakiem. Wiadomo, to jest boks, każdy cios kończy walkę. No, czasem szanse są jakieś nierealne w ogóle, ale uważam, że nikogo nie można skazywać na porażkę. Tutaj myślę, że Mateusz, nie trzeba mu jakoś specjalnie, nie wiem, dodawać jemu, jego przeciwnikowi. No Mateusz, myślę, że on jest faworytem w tej walce, no i pokaże to po prostu w ringu, zdeklasuje swojego rywala i efektownie zakończy walkę. No tak myślę. Koniec roku, święta. Paweł Gorzewski spędzi pewnie, zapewne je z rodziną, w cichej, spokojnej atmosferze. I co przyszły rok, kiedy cię zobaczymy w ringu? No muszę powiedzieć tak, że podsumowując ten rok, to był troszeczkę szalony. No początek roku przygotowania, no moja nieszczęsna kontuzja kolana przed półtora tygodnia właśnie przed walką i tak naprawdę odwołana walka. Później właśnie po tej kontuzji rehabilitacja do ostatniego dnia, walka z Roem Jonesem na 10 dni przed samą walką, wyjazd do Stanów, walka z Sabinim ciężka, gdzie nie byłem przygotowany do walki i tylko cieszyć się, że w takiej dyspozycji mogłem ją wygrać. Tutaj, tak jak mówiłem, troszeczkę prosiłem o luźniejszą walkę, na podtrzymanie takiej koncentracji i bycie w treningu, bo właśnie w odpowiedzi na twoje pytanie, w następnym roku czekają mnie na pewno większe wyzwania. Na pewno i nie odmówię wyjazdu i wiem, że też, że być może na polskiej ziemi też być może jakaś walka się trafi, nawet z Polakiem jakimś wysoko klasyfikowanym, także do tego też potrzebna była mi ta walka. Na podtrzymanie właśnie takiej dobrej formy i zobaczymy, co przyniesie następny rok. Ja już jestem gotowy na wielkie wyzwania, a nawet jeżeli nie, to się sprawdzę. Większy wyzwanie chciałbym się sprawdzić, chciałbym dostać szansę, bo jak nie teraz, to kiedy? Paweł, jeszcze raz wielkie gratulacje wygranego pojedynku. Dzięki serdeczne za wywiad. Dzięki serdeczne, pozdrawiam wszystkich kibiców.